Z listu od Reni. Dziękuję za to, że osoba Michała, mojego bohatera powieści, zostanie przedstawiona. Dzisiaj z tej okazji tańczyłam. Mówiłeś, że w życiu wiele rzeczy można kochać poezja, nawet naturę. Kocham Michała. Jest on wizerunkiem mężczyzny, którego zawsze miałam w sobie. Jednak nie miałam odwagi o nim napisać. Były momenty, w których myślałam, że nie uda mi się napisać o tym przystojnym, wysokim szatynie o gęstych, krótkich włosach i perłowym uśmiechu. Kiedy pisałam o Michale, w oczach miałam łzy z powodu smutku, że mężczyźni, i tu w nawiasie, ale ci młodsi, nie są dzisiaj tak wrażliwi. Michał, jak wiadomo, jest wolontariuszem. Mimo, że jest pełnosprawny, wspiera osoby niepełnosprawne. Tego dzisiaj jest mało, zwłaszcza jeżeli chodzi o młodych mężczyzn. Osobowość Michała Poniatowskiego musi być dzisiaj przedstawiona w obliczu nieczułych młodych mężczyzn, co stanie się już za moment. Zapraszam Renię do mnie. Prawo do miłości, fragment książki autorstwa Renaty Galik. Wiesz, Michał, wczoraj oglądałam reportaż o malarzu bez rąk. Wyobraź sobie, że malował nogami przepiękne portrety. Często nie zdajemy sobie sprawy, jakim szczęściem jest posiadanie rąk, nie tylko do tworzenia, ale możemy objąć drugiego człowieka i przytulić się do niego. To prawda. Dopiero dramat innych uczy nas pokory. To bardzo szlachetne, że tak myślisz. Twoi rówieśnicy nawet nie wiedzą, że ludzie słabsi mają takie same potrzeby i pragną naszej miłości. No wiesz, Nela, ja już taki jestem. Zwracam szczególną uwagę na słabszych od siebie i, i po prostu lubię pomagać od tak bezinteresownie, rozumiesz? Tak, ożywiasz ducha integracji. Ja też chcę iść w Twoje ślady. Nie będę myślała tylko o swoich słabościach. Moje problemy są niczym w porównaniu z prawdziwym życiem. To no nawet nie wiesz, jak się cieszę. Wspaniale, Nelu, więc, więc teraz razem będziemy wspierać osoby sprawne inaczej. I wiesz co? Przekonamy ich, że nie muszą bać się zdrowych ludzi. Wyciąg wyciągniemy ich z domu i sprawimy, że zaczną w końcu się uśmiechać. To za integrację. <noise> Wszystko przed nami. Od razu czuję się mocniejsza. Wiesz, Nelu, od lat pomagam w szpitalu, ale chcę na stałe zająć się wolontariatem. Wiesz, że mój wujek jest rehabilitantem i zamierza otworzyć taką świetlicę, gdzie każdy niepełnosprawny będzie mógł przyjść ze swoim problemem. To wspaniale. Wspaniale! A opowiedz mi o kimś, kogo szczególnie zapamiętałeś. To takie ciekawe. Ale to jest bardzo smutna historia. Ania umarła. Ja jestem przekonany, że. Bardzo by Ciebie polubiła. Miała wielkie serce, wiesz, tak jak ty. Jednak nie mogę zapomnieć, że ciągle budziła swoim wyglądem ciekawość ludzką i, i te komentarze, żenada, wiesz. Takie zachowanie i myślenie koniecznie musimy zmienić. Koniecznie! Ale jak przekonać ludzi, że każdy ma prawo do miłości? Ciąg dalszy w książce Renaty Galik. Wielkie brawa! 辛苦了。